W ubiegłym roku pierwszy raz próbowaliście usiąść na rowery. Cel był szczytny. Jaki, przypomnijmy? Rafał Źróbecki z Quiz. No cel, tak jak i w tym roku, było zebranie funduszy na rehabilitację Martynki Wójtowicz. No i udało się w ubiegłym roku, w tym roku chyba też, bo widzę miny uśmiechnięte. Mam wrażenie, że zakwasu w mięśniach nie ma. Tak, udało się. Trzeba przyznać, jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z przebiegu trasy, którą udało nam się poznać w zeszłym roku, więc w tym roku już byliśmy o wiele lepiej przygotowani. Udało się również zebrać fundusze. Michał Rachowski z Quiz. Tym razem poszerzyliśmy grono o zewnętrznych gości. Dwie osoby to może skromnie, ale jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Pierwszy raz było to naprawdę pchanie kamienia pod górę jak Syzyf. Tym razem już było łatwiej. Zaangażowanie mediów, pomoc, wsparcie, tak samo tu powiedzmy naświetlenie tego medialne. To bardzo pomogło, akcja naprawdę cieszy się dużym zainteresowaniem, duży wzrost. My to mierzymy tak naprawdę jako informatycy w lajkach na Facebooku, prawie dwukrotny wzrost, także zainteresowanie jak dla nas duże, zważywszy, że jesteśmy tak naprawdę firmą, która no tak nie do końca zajmuje się działalnością charytatywną na co dzień. No właśnie, raczej robicie co innego, to znaczy tworzycie strony internetowe, ale słyszałem podczas dzisiejszego podsumowania waszego wyjazdu, że jesienią ma być powtórka. Tak jest. Stwierdziliśmy, tak naprawdę fajnie byłoby otwierać tutaj sezon rowerowy pierwszą akcją, a kończyć tak naprawdę jak w zeszłym roku we wrześniu kolejną. Czyli rozumiem, że może być tak, że będzie edycja wiosenna, edycja jesienna. Jak dobrze pójdzie, jak się rozkręcicie, to edycja zimowa. O tak, tu akurat prezes Rafał, on cały czas ma w głowie tak naprawdę te opony z kolcami na lodzie. I on już widzi, jak jedziemy Odrą i Nysą, właściwie nie trasą wzdłuż, a po lodzie. Barbara Ganczarska. Pani się zdecydowała z tymi facetami jechać na taką wyprawę? Też słyszałam, że chłopaki tutaj są naprawdę fajną ekipą zgraną. No i chciałam w tym uczestniczyć, przejść to, zrobić coś z takim fajnym celem, jakim był ten rajd, no i udało się. No tak, ale ja nie mówiłem tego w kontekście takim, że oni mogą być niebezpieczni dla jedynej dziewczyny, która jedzie z nimi, ale tak bez przygotowania, bez żadnego treningu, zaprawy. Z mojej strony? No właśnie. Znaczy akurat, no ja tu ze sportem to mam do czynienia na co dzień. A, tak. Bo oni tak od razu od komputera na rowery. A, no może tak, ale z mojej strony to akurat ze sportem mam do czynienia. Czyli dla pani to było takie małe piwo? Nie, nie było małe, naprawdę. Nie? Ja dużo pływam, ale na rowerze całkiem inne mięśnie pracują i bywały ciężkie momenty, ale no daliśmy radę. Jest możliwość cały czas wpłacania pieniędzy, jest możliwość cały czas nas wspierania. Robimy to cały czas regularnie, także zachęcam każdego, kto chciałby wesprzeć. Każde 5-10 zł się liczy, no bo są to jednak pieniądze, które potem przez fundację tutaj rodzice Martynki mogą spożytkować jak nie na rehabilitację, to również na wykup leków i recept. Bardzo fajnie. Cieszę się, że coś takiego wyszło. Udało się wszystko i mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się z tą ekipą jeszcze większą, że dojdą kobiety, będę już sama. A, że nie będzie pani tą jedyną skórką pomarańczową, no bo pomiędzy tak. Samymi facetami, tak? Tak, tak, tak. To trzymam kciuki za edycję jesienną. Dziękuję. Nazywam się Mariusz Wójtowicz, jestem tatą Martynki, dla której był organizowany cały ten rajd. Jesteśmy zszokowani, że właśnie tak bezinteresownie tutaj ludzie zdecydowali się na taki wysiłek, żeby pomóc naszej córce, tak, która cierpi niestety na nieuleczalną chorobę. Tak. Wszystkie te pieniążki są przeznaczone na jej leczenie i naprawdę jesteśmy wdzięczni. To już jest druga edycja, no, która naprawdę bardzo nam pomaga. Tak. A nie uważa pan, że wokół są tylko chyba tacy sympatycznie nastawieni ludzie? Bo z kim nie rozmawiam, to mówią tak, no świetny pomysł, doskonała rzecz. Oni się przejadą, trochę nabiorą krzepy, bo raczej siedzenie przed komputerem na mięśnie dobrze nie wpływa, a przy okazji pomogą dziecku, które naprawdę potrzebuje pomocy. Spotkał się pan z jakąś negatywną opinią? Chyba nie, raczej nie. Nie, nie. Generalnie ludzie są bardzo, że tak powiem, pozytywnie nastawieni do takich rzeczy. To jest bardzo krzepiące, tak, dla wszystkich. No a tutaj w ogóle chłopaków Rafała znam jeszcze ze studiów. Chociaż wcześniej organizując on rajd nawet nie wiedział tak naprawdę, że to jest moja córka. Dowiedzieliśmy się do tym dopiero na pierwszym podsumowaniu, pierwszej edycji rajdu, tak? O tym, że jesteśmy kolegami ze studiów. Razem 5 lat studiowaliśmy.
To Aha. jest jeszcze bardziej pocieszające. No to rzeczywiście, czyli świat jest mały po prostu, a ludzi, którzy mają dobre serce, jest dużo. Tak, dokładnie tak. Los tak sprawił, ale naprawdę, ludzie są jednak ludzie jeszcze wielkiego serca. Takiego, którzy bezinteresownie pomagają innym. To ja w takim razie życzę, żeby ta akcja się jeszcze bardziej rozwinęła, żeby pomagać nie tylko Martynce, ale również może i innym dzieciom w przyszłości, jakby to się stało, powiedziałbym, wielkim przedsięwzięciem, bo takie gesty są po prostu potrzebne. Dokładnie tak. To, że to jest dla Martynki, to jest tylko przykład może dla innych, bo jest wiele osób takich, które potrzebują pomocy i ta akcja jest przykładem tego, że naprawdę można wiele pomóc, tak? I po prostu to jest naprawdę przykład dla innych i polecamy, naprawdę. Serdecznie też również dziękuję z całego serca tutaj wszystkim, którzy przyczynili się do tej akcji.